jedna religia zła i druga religia zła. Pomijając to, czy wierzymy w globalizację, czy nie, no to już faktem zupełnie chyba niezaprzeczalnym jest to, że pojawiają się nowi gracze, którzy zaczynają się w tym ładzie międzynarodowym rozpychać łokciami. Na przykład państwa z grupy BRICS. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka. Które teraz są w obronie globalnego porządku, zaczynają występować. Proszę też zwrócić uwagę, jaki to jest niezwykły paradoks i jaki to jest trudny orzech do zgryzienia moim zdaniem dla lewicy, że w tej chwili najbardziej globalizacji broni najmniej demokratyczna ze światowych potęg. Unia Europejska też ciągle broni tych projektów globalizacyjnych ku nieszczęściu lewicy również gospodarczych, ale i ekologicznych. Czyli też to nie jest tak, że jedynie Chiny, tylko że Chiny... No jednak to jest tak, że nie samą soft power potęga żyje. To nie jest jednak tak, jak prorokowała lewica amerykańska, że teraz ten sztandar niosą Niemcy, teraz ten sztandar podnoszą Chiny. A czy, bo to jest oczywiście bardzo dużo ciekawych wątków, ale tu... Jeśli chodzi o politykę globalną Trumpa, to... No właśnie, bo czy to nie jest właśnie skrajne wydanie tego, bo jakby potrzeba korekty, potrzeba zastanowienia się nad tym projektem globalizacyjnym, może cofnięcia, a może zreformowania go. Tutaj jakby nie budzi to już dużego sporu, chociaż są tacy, którzy bronią, ale to, co mówi Trump, jak mówi, czy to nie jest właśnie tak skrajne podejście do tego, to wycofania się z globalizacji, że po prostu jest bardzo niebezpieczne. I trochę od razu zapytam, bo mam takie poczucie, to będzie może trochę złośliwie brzmiało, ale że duża część na przykład polskich konserwatystów byłaby za tym projektem, bo on odpowiada trochę, wpisuje się pewne wartości, pewne fundamenty świata konserwatywnego, tylko mają problem taki, że w tym świecie, w wielkim świecie, Polska jest tym słabszym, tą mniejszością społeczną, którą specjalnie na przykład chronimy w państwach prawem, bo mniejszości są słabsze, a my Polacy na arenie światowej jesteśmy tym słabszym i w grze koncertów mocarstw jesteśmy narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. Tak, ale nie sądzę, żeby to było tak, nie sądzę, żeby to było tak duże niebezpieczeństwo, jak no jeszcze... Potrzebujemy prawa, żeby się chronić. Kilkadziesiąt lat temu i oczywiście, że potrzebujemy prawa, żeby się bronić i dlatego dobrze jest, żeby ten ład międzynarodowy był jednak oparty na pewnych przejrzystych zasadach. Natomiast to jest tak, że po pierwsze Polska nie jest takim zupełnie nieznaczącym graczem. Na przykład według danych Global Firepower Index, który mierzy potencjał obronności, my mamy, licząc Rosję, szóstą armię w Europie. To pana uspokaja taka statystyka? Czy ja wiem, że mnie uspokaja? To znaczy tylko tyle, że my nie możemy być kartą przetargową w jakimś małym układzie z Rosją. Oczywiście to tworzy wyzwania przed naszą dyplomacją, ale no, to nie jest tak, że jesteśmy na zupełnie straconej pozycji. Nie jesteśmy nad Dniestrzem czy wschodnią Ukrainą. No tak to troszeczkę w największym skrócie wygląda z punktu widzenia takiej analizy realistycznej. Czyli ja mam o tyle tylko powiem, że problem z tym realizmem, bo wtedy wychodzi, że zwolennicy tych sojuszy i prawa międzynarodowego są idealistami, czyli dążą do czegoś, co jest niemożliwe do osiągnięcia. Ale jeśli chodzi o tą jacksoniańską rewoltę i o Fukuyama, jeszcze tutaj wrócę do pewnych podstaw. Sam Fukuyama zauważył, że gdyby nadal iść bez żadnych potknięć tą drogą globalizacji, on nawet napisał o tym książkę, to w pewnym momencie trzeba by zmienić naturę ludzką, bo natura ludzka jednak troszeczkę jest tribalistyczna i jakby w samej naturze ludzkiej są zamontowane pewne bezpieczniki, w którym po prostu już nie chcemy być bardziej elastyczni, tylko chcemy jakiegoś zakorzenienia. I ja wiem, że to jest straszna herezja, że to jest straszna herezja mówić o naturze ludzkiej jako o czymś danym, ale no jakby... Nie będzie herezją, jeśli powiem, że każdy żywy organizm, a człowiek jest żywym organizmem, ma ograniczoną możliwość adaptowania się do zmian następujących w bardzo krótkim czasie.
I jednak sam Fukuyama stwierdził, że no trzeba by chyba na szeroką skalę zacząć stosować inżynierię genetyczną, żeby ci ludzie naprawdę odpowiadali, naprawdę odpowiadali ostatnią dobę. Nastąpi. Mam nadzieję, że szybciej niż później się spotkamy, czy spróbujemy trochę konkretniej popowiadać. Ale gdyby konkretniej o polityce Trumpa, mam jeszcze 5 minut. Pani nie, niestety nie. I zwłaszcza, że zdaje się pan też się spieszy, więc mam nadzieję, że szybciej się umówimy niż później. Doktor Michał Kuś z Uczelni Łazarskiego i Nowej Konfederacji był państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Światopodgląd. W każdy czwartek po 14.40 Antymateria w Radiu Tok FM, czyli program o sztuce. Anna Rotenberg. Janna Wacławik-Korpik. Czym jest sztuka? Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć, choć ludzie się starają od kilkuset lat. A my staramy się w każdy czwartek po 14.40 przybliżyć słuchaczom Radia Tok FM odpowiedź na to pytanie. Antymateria. Ale nigdy nie będzie to odpowiedź wyczerpująca. Anna Rotenberg. Janna Wacławik-Korpik. Co jeszcze dalej? Reklama. W lutowym Avanti styl militarny z kobiecym pazurem. Czerwona bielizna na walentynkowy wieczór oraz porady, jak pielęgnować okolice oczu. W prezencie maseczki do twarzy i do włosów. Avanti. Już w kioskach. Nie przegap. Twórcy filmu Bogowie zapraszają na opowieść o kobiecie, która zmieniła życie seksualne Polaków. Nazwisko? Wisłocka. Poczarska. Adamczyk. Lubos. Wasilewska. Stelka. Kruszka. To jest gotowa instrukcja, nie rozumiecie? Sztuka kochania w kinach od 27 stycznia. Każda chwila jazdy BMW jest okazją do radości. Wjedź w nowy rok nowym BMW X5. Już dziś odwiedź swojego dealera BMW i zyskaj 25 tysięcy złotych w ofercie z rocznika 2016. BMW. Radość z jazdy. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Pamiętasz swoje noworoczne postanowienia? Nie będę zabierać pracy do domu. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Będę lepiej zarabiać. Dostanę awans. Nie zwlekaj. Wejdź na goldenline.pl i zadbaj o swoją karierę już teraz. Załóż profil zawodowy, dzięki któremu znajdą cię rekruterzy. Podpowiemy ci też dopasowane oferty pracy. Na goldenline.pl założysz profil zawodowy, znajdziesz oferty pracy i opinie o pracodawcach. Zrób to dla siebie. Wejdź na goldenline.pl i zadbaj o swoją karierę. A teraz przed państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Transit, Transit Custom i Transit Connect. Wyjątkowy rocznik 2016, bogate wyposażenie, nowoczesny design, a jednak przepraszam, bardzo przepraszam, już sprzedane. Fordy dostawcze z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Zbierz do salonu Forda, zyskaj nawet do 37 tysięcy złotych w ofercie dla twojej firmy. Kto pierwszy, ten lepszy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 15.40, Wojciech Kowalik. Premier broni pomysłu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego nowego ustroju Warszawy. Nie bałabym się takich zmian, bo samorząd ich potrzebuje, mówi Beata Szydło o projekcie, który zakłada włączenie do stolicy jeszcze przed wyborami samorządowymi 32 okalających ją gmin. Z mojego punktu widzenia budowania silnych samorządów to jest najlepsza z możliwych dróg. I znam wiele takich samorządów w Polsce, które chcą, aby włączać się w większe ośrodki, bo jest to dla nich z korzyścią również i w tym wymiarze finansowym. Ale przeciwko takiemu rozwiązaniu w Warszawie jest opozycja, zwłaszcza Platforma, która mówi o skoku na władzę. Michał Wojtczuk z Gazety Wyborczej komentował natomiast w Tok FM, że projekt jest przede wszystkim niedopracowany. Tutaj mam do czynienia z ustawą, która odgórnie narzuca kształt przyszłej metropolii i narzuca go, jak wiem, w sposób strasznie kuriozalny, bo zapomniano na przykład o gminie Podkowa Leśna, która na mapie tego megapowiatu jest malutką, białą enklawą oblaną ze wszystkich stron megapowiatem warszawskim. Jest to przykład
tego, jak niechlujnie powstawała ta ustawa, no ona dosłownie chyba była pisana na kolanie. Na 32 z przyłączanych do Warszawy gmin w 30 PiS wygrało ostatnie wybory. Dodatkowo projekt, który ma poprawić współpracę Warszawy z okolicznymi miejscowościami, powstał bez konsultacji z władzami stolicy. Przed warszawskim sądem ruszył proces byłego ministra skarbu Emila Wąsacza za prywatyzację PZU sprzed 18 lat. Jest oskarżony o niedopełnienie obowiązków przy sprzedaży pakietu ubezpieczyciela holenderskiej firmie Eureko. Wąsaczowi, który nie przyznaje się do winy, grozi do 10 lat więzienia. W tej sprawie zebrano 500 tomów akt. 11 lat temu Sejm zdecydował też o postawieniu Wąsacza przed Trybunałem Stanu, ale sprawa wciąż się nawet nie rozpoczęła. Dopiero w ubiegłym roku wyznaczono skład Trybunału. Dotychczasowy faworyt sondaży przed tegorocznymi wyborami we Francji traci poparcie. Gdyby wybory odbywały się teraz, François Fillon nie wszedłby do drugiej tury wyborów. Zamiast niego znalazłby się tam centrysta Emmanuel Macron z poparciem rzędu 65%. Pokonałby szefową Frontu Narodowego Marine Le Pen. Zdaniem komentatorów Fillon ponosi koszty oskarżeń o fikcyjne zatrudnienie swojej żony Penelope. Jeszcze do zeszłego tygodnia według sondaży miał największe szanse na prezydenturę. Mniej niż co trzeci niepełnosprawny w Polsce znajduje pracę. Pracodawcy boją się zatrudniać, a osoby z niepełnosprawnościami nie mają wiedzy o tym, co im wolno. Dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szykuje dla nich ułatwienia. Joanna Mąkosa. Na stronach funduszu pojawi się prosty algorytm, tłumaczy prezes PFRON-u Robert Kwiatkowski. Po wprowadzeniu prostych danych każdy pracodawca będzie mógł policzyć, że jeżeli zatrudni jedną osobę niepełnosprawną, to w mojej firmie przyniesie to takie zyski. A też będziemy świadczyli szkolenia. I pomagali niepełnosprawnym przygotować się do pracy. Nabycie urządzeń, które są im potrzebne, pokrycie kosztów przejazdów przez pierwsze 6 miesięcy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, wynalezienie oferty. Ale najważniejsza jest edukacja, uważa Agata Gawska, prezeska Fundacji Aktywizacja, bo niepełnosprawni nie wiedzą, co mogą, a czego nie. Pobierają rentę i boją się podjąć zatrudnienie, żeby tej renty im ZUS nie zabrał. I mimo, że przepisy mówią, możesz do określonej kwoty sobie dorobić do renty, te obawy są ogromne. Pomoc ma też Ministerstwo Pracy. Resort deklaruje stworzenie 5000 wakatów, głównie w administracji państwowej. Joanna Mąkosa, TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o 16:00. Pogoda. W nocy prawie w całym kraju mróz, a na południu, na Lubelszczyźnie może padać marznący deszcz. Może więc być ślisko. W centralnej Polsce niewykluczony przelotny śnieg. W Sudetach będzie minus 12 stopni, na Dolnym Śląsku i Pomorzu Gdańskim minus 6, 4 stopnie mrozu na Górnym Śląsku, 3 w Małopolsce, Wielkopolsce, na Podlasiu, na Zachodzie i Pomorzu Zachodnim, minus 2 stopnie na Mazowszu, do zera na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, przede mną najnowszy numer tygodnika Polityka, a w nim tekst, który kolejny głos w moim zdaniem niezwykle ciekawej dyskusji, która się ostatnio toczy. Disco Polityka to jest tytuł tego tekstu. Dlaczego prezes TVP proponuje, by skończyć z hipokryzją, docenić Disco Polo i dostrzec bohatera w zamku Martyniuku? Bez śladu hipokryzji można odpowiedzieć, bo to się politycznie opłaca, pisze Bartek Haciński. Bartek Haciński, który jest teraz Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Politycznie, nawet chciałem powiedzieć, że nie tylko w sumie politycznie, bo oczywiście pod względem finansowym też się opłaca. Jest to niezwykle, myślę, że ważny punkt w budżecie Telewizji Polskiej planowanym na ten rok. Bo oczywiście punktem wyjściowym tej dyskusji jest Sylwester w Telewizji Polskiej, który był bardzo popularny i telewizja się bardzo szczyci tym, że miała tylu widzów, a którego właśnie bohaterem był tenże Zenek Martyniuk, i wykonawca między innymi utworu Przez Twe Oczy Zielone, którego bardzo krótki fragment chcielibyśmy teraz Państwu zacytować. Przez te oczy zielone, oszalałe. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać się można tylko raz.
oczy zielone z Zenka Martyniuka, a w studiu jeszcze raz powiem Bartek Chaciński. Jest tu bardzo dużo ciekawych wątków w tej dyskusji, ale tak jak ty, zacznę od cytatu szefa telewizji Jacka Kurskiego. Wszędzie mówię, że dosyć z tą hipokryzją, z tym udawaniem, że to jest jakiś gorszy gatunek. Absolutnie. Ludzie to kochają i pan zawsze ma miejsce w TVP, dopóki ja jestem prezesem. Co cię tak zeźliło czy sprowokowało po raz kolejny z twojej strony do wzięcia udziału w dyskusji na temat obecności, jakości i znaczenia Disco Polo? Oczywiście poza zainteresowaniem mojej redakcji skłoniło mnie do tego hasło hipokryzja. Ono mnie, generalnie to ono jest bodźcem tutaj bezpośrednim do zajęcia się tematem, dlatego że ja w swoim życiu zawodowym nie napisałem znowu tak wiele o Disco Polo i staram się ten temat, staram się go nawet czasami unikać, bo on brnie łatwo w takie sensacyjne dyskusje nad stanem społeczeństwa polskiego i nad tym, co można zrobić, żeby, prawda, wszyscy chodzili do opery. Natomiast hasło hipokryzja niesie w sobie kilka poziomów hipokryzji samo w sobie, dlatego że prezes Kurski sugeruje, że myśmy ten temat wszyscy omijali, że myśmy go wszyscy unikali, podczas gdy przez 20 parę lat życia zawodowego, znowu się odwołam do tego, nie pamiętam takiego momentu, kiedy Disco Polo nie byłoby tematem, jednym z najbardziej seksownych tematów, że tak się wyrażę, mediów ogólnie pojętych, może z wyjątkiem mediów publicznych i z wyjątkiem mediów publicznych w pewnych określonych okresach tej historii. Tam był taki czarny moment, kiedy z anteny Polsatu zeszło Disco Polo, a jeszcze nie weszło Polo TV i jeszcze nie wyszedł YouTube, który pokazał taką dosyć dużą skalę popularności zjawiska po raz kolejny. To było kilka lat i przez to rzeczywiście może był taki czarny okres w tej historii. Ale w dowolnym momencie zaproponowany temat Disco Polo w dowolnej formie zawsze praktycznie był kupowany, bo spotykał się z zainteresowaniem wprost ze strony części publiczności zainteresowanej gatunkiem Disco Polo i w atmosferze niezdrowej sensacji był przyjmowany przez wszystkich innych, którzy niektórzy chcieli się trochę ironicznie pośmiać z tego, prawda, no właśnie, z tego zjawiska. Bo to jest ten argument, który się pojawia, że to, bo było naśmiewanie się z Disco Polo, było zawstydzanie Disco Polo i trudno nie zgodzić się z tym, że częściowo to wynika jednak z takich różnic, kiedyś byśmy powiedzieli, klasowych. To znaczy, że klasa, powiedzmy, średnia czy wyższa chodzi do opery i domaga się, i nawet nie domaga się, i naśmiewa się z tych, którzy słuchają Disco Polo. Ja jestem daleki tutaj od wchodzenia w taki podział kultura wysoka, kultura niska. To w ogóle kultura wysoka, jak jesteśmy w stanie opisać kulturę wysoką, powiedzmy, niektórzy są w stanie jeszcze wskazać kilka dziedzin, kilka rejonów tej kultury, to jak przyjdzie do opisywania, co jest kulturą niską. No tak, tu profesor Szlendek i profesor Fatyga właśnie by się... Tak. Możemy lecieć, prawda, no bo jakby skończymy na pornografii, na czymś może jeszcze, co jest jakby głębiej ukryte, co jest, no, znaczy, po prostu to jest bez sensu kompletnie. To jest bezsensowny podział i prawdę mówiąc, staram się możliwie subtelnie całe życie zawodowe z nim walczyć. Natomiast jest coś takiego jak, i to jest wydaje mi się podział obowiązujący współczesne w jakimś tam stopniu, obchodzący media publiczne, to jest podział na kulturę, która się zasila finansowo, bez problemu, na te sfery kultury, które się zasilają. I taką sferą jest niewątpliwie Disco Polo. Od 25, w zasadzie ponad, bo to zjawisko, które gdzieś tam się jeszcze korzeniami pod koniec lat 80. cały okres transformacji i później. To zjawisko doskonale na siebie zarabia, dlatego że znalazło naturalną pożywkę w bardzo rozbudowanym polskim przemyśle weselnym. I wszystkie gwiazdy gatunku i wszystkie niegwiazdy gatunku, nieznani wykonawcy, których byśmy tutaj się nie doliczyli, prawda, idący w tysiące, grają na weselach, grają za bardzo przyzwoite stawki, ponieważ zespół weselny, w ogóle zespół weselny na całą noc, każdy raz w życiu się spotkał z tym, że kosztuje drogo. Telewizja publiczna powinna wspierać te projekty, które są ciekawe, inne czasami, no jakoś pobudzające,
bo one naturalnie na rynku wolnym się nie przebiją. Tak, jeśli się zgodzimy co do tego, że media publiczne nie powinny iść za prostym mechanizmem finansowym, czyli to, co się sprzedaje, to dajemy tego więcej i karmimy ludzi tym samym, no, jakby w myśl też napisano i niejedną książkę na temat tego, jak działają media, jak działa telewizja pod tym względem, odpowiadając na pewne zapotrzebowanie, to jeśli przyjmiemy taki punkt widzenia, to Disco Polo jest jedną z lepszych rodzajów karmy dla takiego mechanizmu finansowego, dlatego, że jest w stanie wypełnić sobą i co już widzimy w tej chwili po kolejnych ruchach TVP, które zobaczyło, że ma sukces, miało realny sukces i w postaci odgłosów widowni, w postaci oglądalności z tego Sylwestra i nawet nie było dużo wstydu później, po samym Sylwestrze nie było jakoś szczególnie dużo krytyki. W tej chwili się pojawiły pomysły serialu, programu cyklicznego, w jaka to melodia bodaj wystąpi Zenek Martyniuk. Swój argument jest taki, że to nie jest telewizja komercyjna i ona ma inne zadania misyjne. Trzeba uważać po prostu z zapraszaniem takich sfer na zasadach opowiadania ludziom o telewizji publicznej, promowania czegoś. Oczywiście tu pojawia się pytanie, ale to nie w tej rozmowie się będziemy z nim mierzyć, czyli jak zachęcić ludzi do oglądania innych, do sięgania po inne oferty telewizji publicznej, bo żeby nie skończyło na tym, że w takim razie puszczą Bacha i Mozarta i tego nikt nie będzie po prostu oglądał. No, albo mało kto. Znaczy, można stworzyć rozumny program, który nie będzie się sprowadzał tylko do pokazywania Bacha i Mozarta. Natomiast... Ale jest to wyzwanie dla twórców kultury, jak rozszerzać swoją publiczność. Oczywiście, że tak. Jest to wyzwanie, jak rozmawiać z ludźmi tak, żeby ci ludzie chcieli tego słuchać jeszcze, a żeby mieć świadomość tego, że w tej twórczości jest jakaś wartość dodana. Bo oczywiście też analizowanie muzyki disco polo to nie jest wdzięczne zajęcie, ale jest to od strony konstrukcyjnej muzyka bardzo prosta, powtarzająca kilka schematów, kilka układów akordowych i muzyka dość prymitywnie, i to prymitywnie mówię z całym przekonaniem, brzmieniowo zrealizowana, specjalnie nie wchodząca w jakieś niuanse brzmieniowe, nie brudząca tego brzmienia, wykorzystująca najprostsze barwy, najpierw keyboardów, teraz syntezatorów, one są trochę lepsze w tej chwili, ta sfera brzmieniowa pod względem brzmieniowym disco polo się podciągnęło też pod wpływem całej kultury dance, bo wyrósł taki odłam, który nie chciał być disco polo, chciał być prezentowany w telewizjach muzycznych, chciał być prezentowany na antenie Eski na przykład, prawda? I radiostacji, które jednak nie grają disco polo, ale lubią to, co popularne. I to pozwoliło się jakoś temu gatunkowi nieco podholować brzmieniowo. Bardzo, to jak mówię, temat na inną dyskusję, czyli kwestia właśnie tego, jak w kulturze odbijają się klasy, wykształcenie czy majątek, ale ją odstawię na bok, dlatego że bardzo ciekawą odpowiedź u ciebie w tekście znalazłam. Od razu Państwa zachęcam do sięgnięcia po ten tekst, bo absolutnie wszystkiego nie mówimy, ale próba zrozumienia fenomenu disco polo, to znaczy dlaczego ono jest tak popularne i dlaczego tak łatwo ostatnio politykom zaczyna się mówić o tej muzyce jako naszej polskiej, patriotycznej muzyce. No tak, bo to jest muzyka, która w naturalny sposób się związała z procesem transformacji właśnie, o którym wspominałem. I to, co piszę w tekście, to się oczywiście może wydawać jakąś okrutną ironią. To, że zestawiam Polskę z krajami trzeciego świata, które mają bardzo rozbudowaną sferę muzyczną, z krajami afrykańskimi, z krajami basenu Morza Karaibskiego, w których następowało zawsze coś takiego. I to jest fenomen na skalę światową, że niepodległość miała swoją ścieżkę dźwiękową. To znaczy była muzyka towarzysząca temu procesowi budowania tożsamości wolnego państwa. Reggae, Bob Marley. Reggae, wcześniej ska w zasadzie, ale to jest ten sam, że tak powiem, ten sam proces. Różnego typu nurty w rodzaju kalipso, w rodzaju przeróżnych nurtów afrykańskich. W Afryce to było zresztą zadekretowane. W Afryce powstawały orkiestry państwowe po to, żeby grać muzykę, która miała
ludzi zachęcać do zabawy po odzyskaniu, po uzyskaniu niepodległości. To było niesamowite. Oczywiście ta muzyka nie była skomplikowana. Ona była grana w trochę innych czasach, więc brzmienie tradycyjnych instrumentów i sposób, w jaki grają żywi muzycy, powoduje, że mimo wszystko ta twórczość zachowuje pewne cechy indywidualne. Ona inaczej działa niż muzyka grana na keyboardach. To myślę, że to nawet dla tych, którzy grają na keyboardach, jest dość jasne. I w tym kontekście przypominasz takie utwory jak Wszyscy Polacy. No tak, tak. Jedna rodzina. Wolność. Swoboda, niech żyje właśnie w konwencji tego pulsowania polskiej podmiotowości, odzyskiwania. No i to jest odpowiedź na pytanie, skąd ten fenomen? To jest znaczy odpowiedzią jest to, że nie było nic innego, co byśmy mogli uznać zbiorowo za jakąś taką muzykę, przy której się wszyscy mogą bawić. No właśnie, bo to jest ważna cecha, nie o tym chyba nie wspomniałem, to jest to, że to jest coś, przy czym by się wszyscy mogli spotkać. I disco polo było próbą zrobienia czegoś takiego. I politycy to podchwycili. Politycy to podchwycili i natychmiast zyskało, obrosło w różne inne sensy. I społeczne, o których mówiliśmy, i polityczne, bardzo niebezpieczne. I my teraz do tego wszystkiego wracamy. I muzyczne, rozumiem też, bo to dla ciebie jako specjalisty. Też, muzyczne jak najbardziej, ale muzyczne też na postaci ironicznej, postaci różnego. No i to jest może odpowiedź właśnie na to, od czego zaczęliśmy, to znaczy dlaczego disco polo budzi tak duże zainteresowanie, dlatego że można tam wiele ciekawych rzeczy o Polsce, Polakach i ludziach się dowiedzieć. No, napisano o nim najwięcej chyba ze wszystkich nurtów muzycznych w ciągu ćwierćwiecza, więc chętnie się rozmawia i dopowiada do tego jeszcze kilka słów. Bardzo ciekawy tekst, zachęcam Państwa w najnowszym numerze tygodnika Polityka, Disco, Polityka, głos Bartka Hacińskiego. Bartek Haciński był Państwa gościem, bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Światopodgląd. Co możesz zrobić w kwadrans? Zainwestować, zarobić, wydać, kupić, sprzedać, zaoszczędzić, awansować, zatrudnić. Tyle właśnie trwa raport gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 12:40. W Radiu TOK FM. Reklama. Miasto Wola rośnie w siłę. Nowy etap już w sprzedaży. Mieszkania od 24 do 76 metrów kwadratowych. Jedno, dwu, trzy i czteropokojowe. Wszystkie w wysokim standardzie wykończenia i funkcjonalnym układzie. Znajdź swoje wymarzone miejsce na Woli. W jednym z kameralnych budynków. Blisko parków i centrów handlowych. Świetnie skomunikowane z centrum. Sprawdź sam. Przyjdź do biura sprzedaży. Jana Kazimierza 21. Otwarte 7 dni w tygodniu. Zaprasza Dantek Zwaryński. Kłamstwo. Wstrząsający dramat oparty na faktach. On głosił, że Holokaustu nie było. Ona walczyła o prawdę. Kulisy jednej z najgłośniejszych batalii sądowych. Niezwykły i mocny. Jeden z najważniejszych filmów roku. Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall. W filmie Kłamstwo. Tylko w kinach. Polecają Gazeta Wyborcza i Radio TOK FM. Stać, kontrola! Co my tu mamy? Gazetki, ulotki, powielacze? Nieładnie, nieładnie! Rekwirujemy samochód, a za nielegalny kolportaż! Ponad 100 tysięcy Norwegów działając w Solidarności Norwesko-Polskiej pomagało nam w czasie stanu wojennego. Zapraszamy na wystawę Pamiętajmy o Polsce. Solidarność Norwesko-Polska do 28 lutego w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu. Poznaj historię niezwykłej przyjaźni. Wstęp wolny. Albo ty, ja powiem prze, a ty krój. Dobra. A potem ja powiem cię, a ty powiesz szy. Dobra. Prze. Krój. Cieszy. Zapraszam do lektury. Marek Krasnowski. Hello, how can I help you, sir? Hello, Anglik. Potrzebuję piłkę. Masz piłkę? Please. Piłkę. Piłkę? Oh, sorry, I don't know what you mean, sir. Piłkę, no wiesz, understand. Wembley, Anglia, Polska w 73. Offside, corner. Oh, yes, a ball. You need a ball. No. Sir, this is a hardware shop. No, a teraz skup się, Anglik. Do metalu. My to lepiej przetłumaczymy. Zaufaj profesjonalistom i zgłoś się do nas. Biuro tłumaczeń Duna. www.duna.biz. Reklama. Radio.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 1 lutego, 16:01. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur i Wojciech Kowalik. Z Ministerstwa Finansów odchodzą dyrektorzy departamentów zajmujących się podatkami. 2 miliony Brytyjczyków nie chcą wizyty Trumpa. Ich petycją musi zająć się parlament. Tymczasem polskie władze bronią Donalda Trumpa przed Donaldem Tuskiem. Na czerwono świeci się smogowa mapa Polski. Za chwilę, gdzie oddycha się dziś najgorzej? Zwolnienia w Ministerstwie Finansów. W rozmowie z TOK FM rzecznik resortu potwierdza, że pracę stracili dyrektorzy departamentu zajmujących się podatkami VAT dochodowym, sektorowym i akcyzowym. Przyczyn zwolnień ministerstwo na razie nie ujawnia. Jak podaje Gazeta Wyborcza, dotychczasowych dyrektorów zastąpią ludzie z zewnątrz. W ostatnim czasie w Ministerstwie Finansów nie brakuje zmian personalnych. Przedwczoraj z przyczyn osobistych ze stanowiska zrezygnował wiceminister Wiesław Jasiński, który był szefem wywiadu skarbowego i generalnym inspektorem kontroli skarbowej. 25 lat więzienia dla byłego prezydenta Zabrza Jerzego G. za zabójstwo wierzyciela. Taki wyrok wydał sąd apelacyjny w Katowicach. Prokuratura oskarżyła byłego prezydenta o to, że w 2008 roku zabił Lecha F., bo ten nie był w stanie zwrócić mu wynoszącego kilkaset tysięcy złotych długu. W sądzie był Grzegorz Kozieł. Sąd okręgowy, który w kwietniu 2016 roku w powtórzonym procesie skazał byłego prezydenta Zabrza na 25 lat pozbawienia wolności, uznał, że to właśnie Jerzy G. zamordował wierzyciela. Teraz sąd apelacyjny utrzymał ten wyrok. Sędzia Michał Marzec podkreślał, że dowody są mocne. Tymi dowodami są przede wszystkim wyjaśnienia bezpośrednich uczestników zdarzeń, którzy również byli współoskarżonymi i którym sąd wymierzył kary od 8 do 15 lat więzienia. 70-letni dziś były prezydent od początku stanowczo odpierał zarzuty. Zresztą jego obrońca również nie zgadza się z tym wyrokiem, a więc jest bardzo prawdopodobne, że zostanie wywiedziona kasacja do Sądu Najwyższego. Z Katowic, Grzegorz Kozieł, TOK FM. W okolicach Gdyni trwa policyjny pościg za kierowcą terenowej Toyoty, który uciekł przed patrolem drogówki. Podczas pościgu radiowóz zdachował, a dwóch policjantów zostało rannych. Trafili do szpitala. Policja nie udziela informacji na temat stanu ich zdrowia. Słuchasz informacji TOK FM. Siły rządowe Ukrainy i prorosyjscy bojownicy przerwali walki w rejonie miasta Awdijiwka koło Doniecka. Gubernator obwodu donieckiego poinformował, że dzięki temu można było zacząć remont zniszczonych ostrzałami linii elektrycznych. Pozwoli to na wznowienie dostaw ciepła dla mieszkańców miasta. Zgodnie z ustaleniami rozejm ma być krótki. Właśnie teraz miał przestać obowiązywać. Polskie władze bronią Donalda Trumpa przed Donaldem Tuskiem. Chodzi o list, jaki szef Rady Europejskiej wysłał do europejskich liderów. Stwierdził w nim, że deklaracje nowych amerykańskich władz budzą niepokój i stawiają Europę w trudnej sytuacji. Magda Paciorek. Teraz za te słowa Donalda Tuska krytykują władze w Warszawie. Jak stwierdziła premier Beata Szydło, Tusk pokazał, że należy do elit, które doprowadziły do kryzysu Unii Europejskiej. Ten list jest wyrazem tego, że Donald Tusk nie chce podejmować jakichkolwiek zmian w Unii Europejskiej, a więc chce betonować ten układ polityczny i gospodarczy, który doprowadził Unię Europejską do poważnych kryzysów. Równie krytycznie Tuska ocenił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że Donald Trump wygrał demokratyczne wybory i ma prawo realizować swój program. Ocena przez polityków europejskich stanu demokracji w Stanach Zjednoczonych jest niepotrzebna. Nie ma miejsc. Nic takiego się tam nie stało, co wymagałoby tego typu wyrażania ocen. Waszczykowski nie chciał też odpowiedzieć na pytanie, czy rząd poprze kandydaturę Tuska na drugą kadencję w Brukseli, bo jak oznajmił, nie zna jego planów. Magda Paciorek, TOK FM. Ostry spór w brytyjskim parlamencie o kontakty premier z Donaldem Trumpem. Theresa May, która jako pierwsza szefowa rządu spotkała się z nowym amerykańskim prezydentem, musiała odpierać krytykę ze strony opozycyjnej Partii Pracy. Jej lider Jeremy Corbyn podkreślał, że wprowadzony przez Trumpa zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych dla obywateli 7 muzułmańskich krajów uderzy także w Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem. Pytał też szefową rządu o to, czy jeszcze przed swoją wizytą w Stanach wiedziała o planowanym przez Trumpa dekrecie. May broniła
się i jednocześnie skrytykowała decyzję amerykańskiego prezydenta. This government is clear. Nasz rząd mówi jasno, ten dekret jest zły. My nigdy nie wprowadzilibyśmy takiego prawa, uważamy, że jest błędne i że rodzi podziały. Ale jeśli lider opozycji pyta mnie, czy wiedziałam wcześniej o tym dekrecie, to odpowiedź brzmi nie. Jeśli pyta mnie, czy wiedziałam, że może on uderzyć w obywateli Wielkiej Brytanii, to odpowiedź także brzmi nie. A przed parlamentem w Londynie kolejna debata o Trumpie. Tym razem 20 lutego deputowani będą rozmawiać o planowanej wizycie amerykańskiego prezydenta na Wyspach. Wielu Brytyjczykom nie podoba się to, że Donald Trump miałby się spotkać z królową Elżbietą II. Pod petycją w tej sprawie w ciągu ostatnich kilku dni podpisały się niemal 2 miliony Brytyjczyków. Parlament musi zająć się każdą petycją, która otrzyma co najmniej 100 tysięcy podpisów. Teraz prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Dobrego samopoczucia niezależnie od pogody życzy sponsor, producent leku przeciwwirusowego Neozine. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami, które tej nocy utrudnią jazdę na terenie województwa śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i Mazowsza. Na południu i wschodzie marznący deszcz, w centralnej Polsce śnieg. Najzimniej będzie na krańcach zachodnich, gdzie miejscami termometry pokażą minus 12 stopni, w pozostałych regionach od minus 6 do minus 2. Jutro w ciągu dnia od minus 1 do plus 5 stopni będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Dobrego samopoczucia niezależnie od pogody życzył sponsor, producent leku przeciwwirusowego Neozine. Teraz informacje o stanie powietrza w polskich miastach. Na czerwono dziś znów na mapie Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska świeci się Śląsk. W Katowicach norma pyłów PM2,5 jest przekroczona aż 10-krotnie. W innych miastach tego województwa pyłów PM10 jest 5 razy więcej niż dopuszcza norma Światowej Organizacji Zdrowia. Nieco lepiej niż wczoraj jest w Krakowie, ale normy stolicy Małopolski nadal są wyraźnie przekroczone. 3-4-krotnie. Łódź, Poznań, Piotrków, Trybunalski, Kalisz to kolejne miasta, gdzie dzisiaj wyjątkowo dokucza smog. W Bydgoszczy normy Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów PM2,5 są przekroczone niemal 4-krotnie. Podobnie jest w Szczecinie. Informacje o stanie powietrza w polskich miastach w TOK FM codziennie o 8 i 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, pewnie Państwo słyszeli wielokrotnie, że 2017 rok to jest rok ważnych wyborów. W kwietniu pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, potem jesienią parlament będą wybierać, parlament i rząd tym samym Niemcy, ale ten rok super wyborów zacznie się już za kilka tygodni. 15 marca wybory odbędą się w Holandii i choć może to kraj mniej znaczący w tych geopolitycznych rozgrywkach, to jednak znaczący ze względu na pewne zmiany i trendy polityczne, które obserwujemy w świecie zachodnim, więc warto się przyjrzeć kampanii wyborczej, która już oczywiście trwa i dlatego też połączyliśmy się z Małgorzatą Bos-Karczewską, ekonomistką i publicystką, która zajmuje się sprawami europejskimi w Holandii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Więc na początek należy powiedzieć, że wedle sondaży, one są dosyć jednoznaczne, wygra partia na rzecz wolności, partia na rzecz wolności Herta Wildersa, czyli partia, którą nazywamy partią populistyczną, partią skrajnie prawicową. I warto podkreślić, jak rozumiem, że właśnie nie sprawy ekonomiczne, a kwestia migracji, migrantów, kwestia też islamu, mówiąc wprost, jest głównym tematem tej kampanii. I jak rozumiem, premier Mark Rutte, który rządzi już dwie kadencje, tak? Będzie chciał rządzić kolejną, reprezentujący centroprawicę. Wykalkulował, że jednak najlepszą strategią na osłabienie czy odebranie głosów skrajnym populistom jest podchwycenie części ich haseł. Czy ja to dobrze podsumowałam? No tak, tak zwykle bywa w kampanii wyborczej, że jak się ma mocnego konkurenta, którego notowania w sondażach rośnie, to się podchwytuje część jego elektoratu czy wyborców, przybliżając się hasłami do...
żeby zdobyć poparcie, bo generalnie jest faktycznie, zgadza się tak, że według sondaży wyborczych partia Herta Wildersa góruje, ma obecnie 30 miejsc w parlamencie, troszeczkę jest spadek w porównaniu z grudniem. Głównym jego rywalem jest właśnie partia premiera Rutte. To są prawicowi liberałowie. Także zapowiada się, że to będzie pojedynek tych dwóch partii. Oczywiście partia premiera Rutte ma nadzieję na zdobycie 50 głosów miejsc w parlamencie holenderskim, ale generalnie faktycznie, tak jak pani mówiła, głównym tematem tych wyborów, to hasło narzucone jest właśnie przez Wildersa, jest hasło związane z islamem, z islamizacją Holandii, z uchodźcami, również z wystąpieniem Holandii z Unii Europejskiej. Także to jest taki jeden wielki zbitek. No i niestety partia Rutte, chcąc zdobyć jak najwięcej głosów i mieć możliwość tworzenia rządu, przytula się do wyborców, do zwolenników partii Wildersa i nabiera ostatnio takiego bardziej ostrego charakteru i bardziej taka populistyczna się staje. Tutaj jest, to jest jednak ciekawe, to znaczy dyskusja trwa i to jest pytanie o skuteczność tejże strategii premiera Rutte, dlatego że wielu komentatorów uważa i do tej pory trochę tak działała też kanclerz Merkel, że licytować się ze skrajną prawicą nie ma sensu, czy próbować z nią rywalizować, dlatego że ona zawsze będzie bardziej autentyczna, zawsze będzie bardziej radykalna i centroprawica, która by z nią rywalizowała, zawsze na tej autentyczności przegra, że jedynym sposobem no to jest obrona tych tradycyjnych dla tych partii stanowisk, haseł czy postaw. I czy taka dyskusja też się toczy w Holandii. Jakie właśnie argumenty padają w ocenie tej strategii premiera Rutte? No ale mamy do czynienia z kampanią wyborczą, to jest coś innego. Jeżeli widać, że znaczna część wyborców podziela poglądy Wildersa, czy raczej hasła, że trzeba mniej migrantów, mniej uchodźców, że islam jest problemem, to żeby zdobyć jak najwięcej miejsc w parlamencie, to trzeba zmienić trochę strategię. I to jest właśnie strategia premiera Rutte, żeby zrobiła się przez to taka bardziej populistyczna, żeby zdobyć jak najwięcej miejsc w parlamencie. I to jest ewidentne. Tym bardziej, że tak naprawdę pozostałe partie są daleko w tyle i nie mają, muszą walczyć o swoje miejsca. Ale głównymi argumentami, o które pani pyta, no to przede wszystkim jest niepokój Holendrów w związku z napływem uchodźców, chociaż ich tak dużo w ubiegłym roku nie przybyło. Mimo wszystko strach otwartych granic, widać co się dzieje na świecie. Teraz efekt Trumpa, wprowadzenie tego dekretu dotyczącego zakazu wjazdu obywateli z niektórych państw arabskich, no powoduje, że w ludziach narasta niepokój, poczucie niebezpieczeństwa. No i żeby zdobyć w takich wyborach, gdzie temat niebezpieczeństwa, frustracje są bardzo, bardzo istotne, no to trzeba jakoś te hasła wypromować, żeby zdobyć jak najwięcej głosów, więc premier Rutte taką strategię obecnie przyjął i o dziwo, że w ubiegłym tygodniu, mimo że opublikował taki wielki artykuł, ogłoszenie wszystkich, taki otwarty do Holendrów, żeby zachowali się normalnie. Znaczy, że albo zachowujcie się normalnie, albo tak jak my, albo spadajcie, wyjeżdżajcie. Tak, wyjeżdżajcie, ale to ten właśnie ta ostatnia fraza dotyczyła przede wszystkim osób, które przybyły do Holandii. To nie było powiedziane wprost, że są imigranci czy uchodźcy, ale to było bardzo takie mocne, populistyczne stwierdzenie ze strony premiera Rutte. Oczywiście była mocna fala krytyki, ale to się nie odbiło na sondażach. Pomimo tego... Ani w dół, ani w górę na sondażach. Dokładnie, czyli to było neutralne, mimo że w jednym tygodniu jeszcze było kilka innych spadek partii premiera Rutte, ale mimo wszystko to się nie odbyło na
na sondażach, czyli okazuje się, że mimo wszystko premier Rutte trafia w dziesiątkę, że to jednak na tej hasłach trzeba jechać dalej. To zobaczymy, bo przyznam się, że na przykład czytam krytyków, którzy oczywiście, gdy się przeanalizuje ten list premiera Rutte zdanie po zdaniu, no to on tylko mówi, dostosujcie się do naszych zasad, naszych wartości i wtedy możecie zostać, albo wyjeżdżajcie. Ale niektórzy zwracają uwagę jednak na to, że to się zaczyna od tego, że bałagani ktoś i że nie wolno bałaganić. I jakby wszystkie problemy sprowadza Holandii właśnie do tej kwestii migrantów i uchodźców, jakby oni powodowali najwięcej problemów, co jak rozumiem niekoniecznie się pokrywa z rzeczywistością. Znaczy, że konstrukcja jednak tego jest taka, że on napiętnuje tych, którzy wyznają inną religię na przykład. No, nie piętuje ludzi, którzy wyznają inną religię, bo tego nie było w tym ogłoszeniu, ale w tym liście było po prostu również bardzo ważne stwierdzenie, że ci właśnie ci przybysze, którzy przyjechali, żeby czerpać z wolności, wykorzystują tą wolność i jeżeli oni nie zgadzają się i nie chcą wartości fundamentalnych, jakie Holandia ma, do nich się dostosować, to muszą wyjeżdżać. A jak oni wykorzystują te nadużywają, jak rozumiem, tej wolności? No, wolność dokończy na tym, że na przykład uważani są za osoby, które ich dyskryminują, osoby, które uważają się za rasistów. Te osoby są, mówią co chcą, nie podają Holendrom ręki, izolują się. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ogólne stwierdzenie, ale generalnie polega na tym, że migranci czy uchodźcy, którzy przyjeżdżają do Holendii, muszą znać języki holenderskie, muszą się wpisać w to społeczeństwo. I tutaj nie ma mowy, żeby obrażali kobiety w krótkich spódniczkach, jak on napisał, czy żeby atakowali homoseksualistów, bo te właśnie przypadki tutaj premier Rutte w swoim liście tak to określił. Także to chodzi o fundamentalne wartości holenderskie, które muszą również przybysze akceptować i się ich trzymać. To jest oczywiście tak, bardzo, bardzo ważne. Rozumiem, że to jest główny temat. Będziemy do tej kampanii jeszcze bardzo wracać. Również tylko na koniec zaznaczę, że z drugiej strony premier Rutte podkreślił na razie politycy jego partii, że nie wejdą w koalicję z Herdem Wildersem. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Głosowanie 15 marca, więc pewnie jeszcze nieraz Państwo usłyszą również Małgorzatę Bos-Karczewską, ekonomistkę, publicystkę, która zajmuje się sprawami europejskimi w Holandii. Bardzo dziękuję. Światopodgląd. Przed pierwszym wydaniem w roku 1976 przesiedziała przez prawie 4 lata za kratkami w Białym Domu. Uznana za zbyt gorszącą, pomimo wielkich starań cenzury, żeby ją uskromnić. Między innymi 4-krotnie zmniejszano rysunki pozycji przy stosunku. Pierwsze w Polsce, jakie ukazały się drukiem, aż osiągnęły wielkość znaczka pocztowego. Posłuchaj fragmentów książki Michaliny Wisłockiej Sztuka kochania. Czyta Magdalena Boczarska. Od poniedziałku do piątku po 21:00 tylko w radiu TOK FM. Reklama. Pamiętasz swoje noworoczne postanowienia? Nie będę zabierać pracy do domu. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Będę lepiej zarabiać. Dostanę awans. Nie zwlekaj. Wejdź na goldenline.pl i zadbaj o swoją karierę już teraz. Załóż profil zawodowy, dzięki któremu znajdą cię rekruterzy. Podpowiemy ci też dopasowane oferty pracy. Na goldenline.pl założysz profil zawodowy, znajdziesz oferty pracy i opinie o pracodawcach. Zrób to dla siebie. Wejdź na goldenline.pl i zadbaj o swoją karierę. Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację, klub sportowy, a może koło gospodyń wiejskich. Nie masz się do kogo zwrócić z prośbą o pomoc i wsparcie? Szukasz inspiracji do partnerstw i działań? Znajdź w swoim województwie federację lub związek organizacji pozarządowych. Dołącz do innych. Wspieraj, ucz i inspiruj. Razem jesteśmy silni. Razem budujemy społeczeństwo obywatelskie. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Zaprasza Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Ty, to ile ty właściwie płacisz za leasing? 38. Złotych? Nie, no coś ty. Proszę. 38 groszy za kilometr plus 335 zł stałej miesięcznej raty. Tyle zapłacisz za Forda Transita w leasingu Happy Miles. Płać tyle, ile wyjeździsz. Happy Miles to pierwszy leasing na rynku liczony kilometrami dostępny w Idea Leasing i Getin Leasing. Szczegółowe kryteria finansowania oraz warunki umowy zawieranej w formie pisemnej dostępne są w placówkach finansujących. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 16.20, Wojciech Kowalik. Komisja Europejska chce wykorzystać głośno ostatnio problem smogu w polskich miastach w przekonywaniu naszego kraju do zmian w sektorze energetycznym. Tak wynika z wypowiedzi przedstawicieli komisji. Chce ona, żeby pomagać opartej na węglu polskiej energetyce, ale jednocześnie przekonywać do zmian w technologii i wspierania czystszych sposobów transportu. Włochy przeznaczą 200 milionów euro na specjalny fundusz dla Afryki. Ma to pomóc w powstrzymaniu napływu nielegalnych imigrantów do Europy, ogłasza włoski MSZ. Kraj dostarczy wyposażenie, sprzęt techniczny, a także zapewni szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa w państwach północnej Afryki. Liderka francuskiego Frontu Narodowego i kandydatka na prezydenta Francji straci połowę swojej pensji oraz świadczenia przysługujące jej jako europosłance. A to za nieprawidłowe wydanie 300 tysięcy euro z kasy Europarlamentu. O północy minął termin, w którym Marine Le Pen miała zwrócić parlamentowi te pieniądze, ale odmówiła i dlatego straci połowę uposażenia do końca kadencji parlamentu. Informacje kulturalne. Patrycja Wanad, zapraszam. Nowe wystawy i nowe przestrzenie zapowiada na ten rok dyrekcja Muzeum Śląskiego. Wkrótce zostanie zakończona rewitalizacja kolejnych zabytkowych budynków byłej kopalni Katowice, stolarni oraz łaźni. Grzegorz Kosioł. W stolarni powstanie pierwsza w Muzeum Śląskim stała ekspozycja edukacyjna adresowana dla rodzin z dziećmi pod hasłem Na tropie Tomka, nawiązująca do przygód Tomka Wilimowskiego, bohatera powieści Alfreda Szklarskiego, pisarza przez wiele lat związanego z Katowicami. Adam Pisarek, kurator wystawy Na tropie Tomka. Każda rodzina, każdy zespół wciela się w podróżników, którzy mają pewną misję. Otwarcie tej wystawy odbędzie się w noc muzeów, natomiast od 10 czerwca w budynku byłej łaźni będziemy mogli oglądać zaskakującą historię roślin. Na wystawie pod nazwą Zaczęło się od ziarna. Agata Sady, dział archeologii, pracownia bioarcheologii. Chcemy pokazać właśnie rozwój cywilizacji, historię człowieka, ale z perspektywy roślin. Z Katowic, Grzegorz Kozieł, TOK FM. Legendarny Spatif wraca na mapę kulturalną Warszawy. Będzie to nie tylko miejsce spotkań, ale też prężnie działająca scena z przedstawieniami, pokazami filmów i dyskusjami. Dawniej Spatif służył przede wszystkim do łączenia ludzi, opowiada Olgierd Łukaszewicz, prezes Związku Artystów Scen Polskich. Spotykała się tam elita artystyczna Polski. Po lewej stronie od razu był stolik, gdzie siedział Stanisław Wol. Dalej obok niego siedział Zygmunt Goldberg. Dalej obok po lewej stronie był stolik pana Józefa Prudkowskiego. Nawet była i krótka informacja nad tym stolikiem. Po prawej, do sali, jak się wchodziło, był stolik Degata i Galiny Jędrusik. Klub zostanie otwarty już dziś. Adres się nie zmienia. To wciąż budynek Związku Artystów Scen Polskich przy Alejach Ujazdowskich. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie obchodzi setne urodziny. To organizacja, do której należą miłośnicy sztuki. Pomagają oni w promocji oraz finansowaniu Muzeum Narodowego. Z okazji jubileuszu możemy oglądać w muzeum specjalną wystawę Spragnieni Piękna, zaprasza prezes stowarzyszenia Paweł Kastory. Zorganizowaliśmy w muzeum taki pokaz sztuki, tak to nazywamy, bo jest to jedna mała sala, ale bardzo pięknie urządzona. I w niej można zobaczyć przedmioty, suknie, sztukę z okresu międzywojennego, które nawiązują
nawiązują właśnie do balów, do karnawału, do zabawy, do rozrywki. Oprócz pokazu sztuki, stowarzyszenie organizuje swój pierwszy bal dobroczynny, a także aukcje, z których dochód zostanie przekazany na rzecz muzeum. Na aukcji będą takie przedmioty, których nie można kupić. Między innymi będzie to 7 stolików kawowych, które są projektu pani Doroty Koziary. Myśmy poprosili 7 artystów, żeby oni przeprowadzili pewną interwencję artystyczną w te stoliki. Będzie można też adoptować obraz, który większość z nas, Polaków, zna ze szkoły. Mianowicie będzie to Babie Lato Józefa Chełmońskiego. Ktoś z uczestników balu, jeśli wylicytuje, będzie mógł być ojcem, matką albo będą mogli być rodzicami tego obrazu przez jakiś czas. Będzie można również zostać mecenasem jednej z sal Galerii XX-XXI wieku. Oprócz tego będzie można wylicytować ważny przez rok tytuł darczyńcy Muzeum Narodowego oraz drzazgi spod obrazia pomarańczarki Aleksandra Gierymskiego. Bal i aukcja odbędą się 27 lutego, natomiast wystawę w muzeum można oglądać do 12 marca. Kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 16.40. Zapraszam. O, przepraszam Państwa. Pogodnych wiadomości życzy sponsor. Producent syropu na kaszel Herbapekt. Pogoda. W nocy najzimniej będzie w Sudetach, tam do minus 12 stopni. Na południu i na Pomorzu od 3 do 6 stopni mrozu. W centrum kraju minus 2, a na Podkarpaciu 0. Na południu i na Lubelszczyźnie może padać marznący deszcz. Może więc być ślisko. W centralnej Polsce niewykluczony przelotny śnieg. O, przepraszam Państwa. Pogodnych wiadomości życzył sponsor, producent syropu na kaszel Herbapekt. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, teraz Państwa gościem jest dr Paweł Kowal, historyk związany z Polską Akademią Nauk, Instytutem Studiów Politycznych. Wszystko się zgadza. Polskiej Akademii Nauk, też były europoseł i były wiceminister spraw zagranicznych, związany powiedzmy z prawicą polską. Chciałabym zacząć jednak od pytania bieżącego. To jest czwarty dzień z rzędu bardzo ciężkich walk na wschodzie Ukrainy. To jest w okolicy miasta Awdijewka. Takich walk szacuje się nie było tam od wielu, wielu miesięcy, od sierpnia 2015 roku. Co najmniej 8 ukraińskich żołnierzy zostało zabitych. Czołgi, artyleria, kompleksy rakietowe. Temu towarzyszy katastrofa humanitarna, dlatego że zostały przerwane dostawy ciepła, tam jest minus 15 nawet rano, w mieszkaniach jest naprawdę zimno, jest problem z ogrzewaniem, wodą, prądem, myślą ukraińskie władze o ewakuacji. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oczekuje reakcji świata na zaostrzenie tej sytuacji. Chce, by sprawą zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Obie strony oczywiście skarżają się o wywołanie tego kryzysu, o prowokowanie się nawzajem. Tak też mówi OBWE. No a na przykład, ale nie tylko, Washington Post pisze, że największa od miesięcy ofensywa wspieranych przez Rosję separatystów na wschodzie Ukrainy, która trwa od niedzieli, może być sprawdzianem, czy nowy prezydent USA Donald Trump ugnie się pod naciskiem Kremla, że to jest test dla Trumpa. Jak pan to postrzega? Znaczy, czy można wiązać te dwie rzeczy? Znaczy wiązać można, bo one mają przede wszystkim związek czasowy, więc wiązanie nie jest niczym nadzwyczajnym i pewnie ta reakcja separatystów w jakiś sposób odbija to, co się dzisiaj dzieje, czyli takie przekonanie, że właściwie porozumienia mińskie, chociaż tak były, jakie były, już nie obowiązują, wie pani, dzisiaj to jest tak, że przecież wystarczy zmiana polityczna we Francji i nie będzie żadnego formatu normandzkiego ani żadnych porozumień mińskich, więc mają, myślę, poczucie Ukraińcy, że coś się kończy i że to jest związane z nową polityką Stanów Zjednoczonych. A jak bardzo związane, no to trudno ocenić, bo mamy za mało danych i jeszcze nie wiem, jak to się skończy. Być może będzie reakcja Białego Domu. Ale nazwałby pan to, że
takich kategoriach, że oto Putin testuje Donalda Trumpa i jego reakcję? Testowanie jest jedną z metod Donalda, jest jedną z metod Putina, prezydenta Rosji, i to nie od dzisiaj wiadomo. W tym kontekście oczywiście chciałam zapytać o Polskę i ewentualne wsparcie dla Ukrainy. Mieliśmy ostatnio serią takich bardzo różnego rodzaju incydentów czy skandali do czynienia i pytanie o reakcję władz. Zniszczone zostały pomniki ofiar z jednej strony w Bykowni, czyli ofiar sowieckich, z drugiej strony w Hucie Pieniackiej, a więc ofiar rzezi wołyńskiej. One zostały potępione bardzo jasno przez Ukraińców. Z drugiej strony Ukraińcy, z czego się potem wycofali, wprowadzili zakaz wjazdu dla prezydenta Przemyśla, co się z kolei spotkało z bardzo ostrą polską reakcją. Nawet gdy zakaz został zniesiony, to wielu przedstawicieli rządu zbojkotowało forum polsko-ukraińskie. No a Jarosław Kaczyński, udzielając wywiadu mediom publicznym regionalnym, powiedział, że jest ciągle niepewne, czy Ukraina pójdzie w stronę, która w Polsce jest nie do zaakceptowania, czyli oparcia swojej historycznej legitymacji o tradycję UPA, o tradycję organizacji, które dopuściły się potwornych zbrodni na Polakach, czy też z tej drogi zrezygnuje. I oczywiście tu są dwa pytania o politykę ukraińską, jej politykę historyczną i o to, jak bardzo UPA zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę, ale z drugiej strony o polską politykę, polskiego rządu i nawet już wśród publicystów prawicowych, konserwatywnych słychać obawy, że zwycięża tak zwana opcja endecka, jest coraz silniejsza. No to jest takie pytanie worek, w którym pani zadała, w tym jest mnóstwo różnych rzeczy, prawda? To jest, zacznijmy może od samego końca. Patrzę na to tak, że zawsze w Prawie i Sprawiedliwości, w tym obozie politycznym, który jest dzisiaj obozem władzy, no była wojna po prostu z karnawałem. To znaczy zawsze tam był mocny nurt endecki, czy taki endekoidalny, bym powiedział, bo nie wiem, czy to można dzisiaj mówić o endecji po tylu latach, kiedy endecji nie było, ale jest to jakieś takie odrodzenie się, czy taki spóźniony, odłożony popyt na endecję, który dzisiaj jest widoczny, i taki nurt, powiedziałbym solidarnościowo, janopawłowo giedrojciowy, nie wiem jak go określić, ponieważ on ma jednak swoje różne źródła. To nie jest tylko kwestia kultury paryskiej, to jest kwestia także całej polityki ukraińskiej Jana Pawła II, bardzo mocnej w latach 80. i od samego początku pontyfikatu. No i wreszcie to jest kluczowa sprawa, to jest kwestia politycznej pozycji Solidarności. Przypominam, że źródła tej polityki tkwiły w pierwszym zjeździe Solidarności, w posłaniu do narodów Europy Środkowej. Nie zapominajmy o tym. Do ludzi pracy Europy Środkowej. Nie, one się sprowadzały do tego, że należy wspierać niezależność. To się sprowadzało do jednego, że trzeba uważać na imperializm Rosji i jedynym sposobem na bezpieczeństwo Polski jest doprowadzić do tego, żeby powstały między Polską a Rosją silne państwa i wspierać